Dzień dobry. Witam Was w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krotoszynie. Zapraszam Was na ostatnie przed świętami Bożego Narodzenia potyczki z rękodziełem. Co dzisiaj chciałam Wam zaproponować? Chciałam, żebyśmy wspólnie udekorowali takie zwykłe szare torby na upominki, taki prosty sposób, używając materiałów z recyklingu bardzo często. Tutaj na przykład macie torbę, w której wykorzystałam słomki papierowe, pocięte w paseczki, przyklejone na jakimś kontrastowym tle. Świetnie wyglądają, do tego jakaś kokardeczka, ale ja Wam pokażę, jak taką pracę, taką choinkę zrobić samemu, nie kupując takich słomeczek papierowych. Możemy je wykonać sami. Albo ze starych gazet, albo ja mam akurat papier nutowy. Wycięłam sobie takie paseczki 7-centymetrowe i z nich za pomocą patyczka szaszłykowego zwinę rureczki, które wykorzystam do zrobienia takiej właśnie choinki. Ważne jest, żeby nawijać ten papier pod kątem takim nawet więcej niż 45 stopni na ten patyczek szaszłykowy. O, ja Wam pokazuję w jaki sposób, ale tu musimy cały czas nanosić delikatną warstwę kleju magii, bo my będziemy tą rurkę cieli i żeby nam się nie rozleciała. Ja tutaj postaram się na stole pokazać, mam nadzieję, że będziecie widzieli. Nanoszę odrobinkę kleju. Bardzo Was proszę, nie przesadzajcie z klejem. Często na warsztatach spotykam się z osobami, które po prostu nadużywają tego kleju. Te prace się potem wyginają, marszczą, nie wyglądają atrakcyjnie. Naprawdę klej magik jest po prostu tak dobrym klejem, że już jego niewielka ilość sprawi, że Wasza praca będzie się fajnie trzymała. Popatrzcie. O, to taki jakby wstęp do robienia również wikliny papierowej, bo w taki sam sposób jak do wikliny papierowej robię takie rureczki. I tych rureczek zrobię sobie kilka. W naszym ośrodku już przygotowujemy się do Wigilii powoli, dlatego jeśli za drzwiami słyszycie hałasy, to znaczy, że przenoszą się stoły, i szykujemy naszą wieczerzę. O, popatrzcie, zrobiłam drugą rureczkę. Troszeczkę je sobie ukręcam na rękę. Ja zawsze sobie je potem jeszcze leciutko skręcam. Druga rureczka. I trzecia rureczka. Torbę kupiłam za kilkadziesiąt groszy w jakiejś hurtowni papierniczej. Także słuchajcie, to nie jest tak, że musicie mieć Bóg wie jakie drogie torby. Prezent w torbie, którą własnoręcznie udekorujecie, jest dużo wartościowszy i piękniejszy. Także zapraszam Was do tworzenia własnych toreb. Myślę, że bliscy docenią to. O, i zrobiłam sobie takie trzy rureczki. Ja myślę, że na moją choinkę, no zrobię jeszcze, a tu jeszcze mam dwie z poprzedniej torby, mam pięć rurek, to zdecydowanie mi starczy. I teraz torba, w której będę robiła, i ja zawsze w taką torbę wkładam takie zabezpieczenie, karton, który po prostu tu mi tą torbę wygładza. Żeby torba wyglądała ciekawie, nadać jej taki zimowy wygląd, wykorzystam troszeczkę farby kredowej. Ja akurat kredowej, możecie akrylową. Wykorzystam farbę pentartu. Troszeczkę farby nanoszę na jakąś tekturę. Często to u mnie widzicie, jak robię drzewka świąteczne, również to wykorzystujemy. I techniką malowania suchym pędzlem. O, nanoszę farbę na pędzel, wycieram o tekturę i tak jak Wam mówiłam, techniką suchego pędzla całą moją torbę przecieram, ale robię to w krateczkę. Raz góra i dół i teraz
na boczki i tą część tytułową, tą, gdzie będę robiła dekoracje, troszeczkę ubrudziłam białą farbą. Teraz postaram się poszukać jakiś papier, który odbije mi tą choineczkę, ponieważ to też jest stary papier nutowy, jest już troszeczkę zbrązowiały i tak by wyglądało to bardzo smutnie, dlatego przeszukam. Mam papiery UHK Galery świąteczne i tak myślę, czy też na tym czerwonym, ponieważ ta czerwień jest taka niezwykle świąteczna, nie wykonamy sobie tej choineczki, ale zrobimy to inaczej, nie będziemy wycinać nożyczkami. Ja tylko przetnę tutaj ten mój arkusz nożyczkami i zobaczcie, i wydrę sobie taki kawałeczek papieru w kształcie mniej więcej prostokąta, żeby mi ładnie wyglądał na tym. No. Już Wam pokazuję. W taki sposób. Ma być krzywo i nierówno i to zdecydowanie wpłynie na wygląd mojej pracy. Popatrzcie. I to przykleję sobie tutaj, ale wpadłam w tej chwili na jeszcze jeden pomysł. Poczekajcie, przyniosę papier nutowy. I z tego papieru nutowego też wydrę jedną karteczkę i żeby moja praca była spójna z tym, co jest dekoracją, a z tym, co jest w tle, z tego kawałka papieru nutowego też wydrę taki kawałeczek, taki prostokącik, który będzie troszeczkę większy od tego czerwonego papierka. Zaraz Wam pokażę. Wiecie co, mam wrażenie, że w tym roku łatwiej mi się robi niż tłumaczy. Nie wiem dlaczego. O, popatrzcie. Żeby stworzyło się takie jakby passepartout, taka obwódka do tej czerwonej tekturki. I teraz jak to nakleję, już Wam pokażę. Ja użyję kleju na gorąco, żeby po prostu było szybciej, ale zdecydowanie polecam klej Magic. Na środeczku naklejam papier nutowy. Na tym papierze nutowym naklejam ten czerwony, ale jeszcze mi się coś przypomniało. No, przykleję go lekko, może się uda potem oderwać. O, w taki sposób. I zobaczcie, jak to fajnie odbija już od tej torby, tak? Już się zrobiła taka przestrzenna praca. I teraz z tychże rureczek będę wycinała choineczkę. Ja Wam tu pokażę pracę, którą zrobiliśmy już wcześniej. Popatrzcie, będę sobie te rureczki cięła i w ten sposób naklejała na papierze. Ja zrobię sobie też bazę, czyli pień tej choinki, bo mi się tak podoba. I sobie ją tutaj przykleję. To jest jedyna rzecz, którą tnę tak naprawdę nożyczkami. Bo... O, tu może tak. O, tu będzie moja choineczka. To sobie przykleiłam. I teraz na to będę wycinała z tych paseczków po kolei taką, jak chcę, choinkę. Pierwszy. Tu jest, ten mi zostanie tutaj gdzieś wyżej. Tutaj następny. Każde pięterko w górę musi być troszeczkę krótsze. Każdy odrobineczkę. Wiem, że troszeczkę to czasu zajmuje, ale fajna zabawa. To teraz nam tu jeszcze mogę dać. O, świetnie. Każdy będę potem, słuchajcie, tak docinała jeszcze tak, jak mi to będzie pasowało. Troszeczkę coraz krótsze,
coraz krótsze. I zaraz Wam pokażę, dlaczego mówiłam, żeby klejem dokładnie, bo zobaczcie, tu potrafi się odkleić taki, nie wiem, czy to widać, ale ja zaraz to podkleję. I żeby było szybciej, no to ja oczywiście wykorzystam klej na gorąco. O, tutaj, gdzie mi odewstają, widzicie, takie niedoklejone jest, nanoszę klej Magik, żeby jednak, pomimo, że z recyklingu, lubię prace, które są dosyć estetycznie wykonane, dlatego to w ten sposób postaram się zrobić. Mamy przygotowane i teraz ja klejem na gorąco, a Wy Magikiem przyklejamy poszczególne gałęzi do choinki. Słuchajcie, choinka nie musi być równa. Tutaj jeszcze może dam taką długą jedną. Nasza choineczka jest jak z lasu. Nie musi być taka idealna. Naprawdę najpiękniejsze podarunki się są w takich pracach ręcznie robionych. Tak naprawdę, jakbyście mieli chwilkę czasu, to również taką torbę można samemu zrobić. To żaden problem. Zwykły szary papier. Tylko umieć go odpowiednio skleić. O. W tle mi gra pan gitarzysta. Mam nadzieję, że też troszeczkę słyszycie jakieś kolędy. I teraz każde następne pięterko, tak jak Wam mówiłam, o taki centymetr docinam. Ja chcę, żeby moja choinka była trochę śmieszna i krzywa, więc ją troszeczkę przyklejam pod kątem. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. O, popatrzcie, tak sobie te pięterka przyklejam. Zostało mi jeszcze tylko kilka pięterek. Zobaczcie, ile czasu trwa zrobienie takiej dekoracji. Wcale niedużo, a jaka frajda. Zapraszam Was do wspólnego warsztatowania. Bardzo często Wam mówię to na zajęciach, że niezwykle miłe są właśnie takie upominki zrobione własnoręcznie, dlatego ja co roku takie przygotowuję. No, jeszcze jedno. Jeśli ktoś się pokusi o robienie pistoletem na gorąco, bardzo proszę, uważajcie, bo można sobie poparzyć paluszki. A za chwilę Wam jeszcze opowiem o innych sposobach dekorowania toreb. O, proszę, i już mam. Tak wygląda moja choineczka. Torba, ja już jeszcze nie wyjmę. I jeszcze teraz pokażę Wam coś. Na czubku choinki mojej zawiśnie gwiazda. Wycięłam sobie gwiazdeczkę z tyłu bloku technicznego, słuchajcie. Szukam takich większych, bo miałam, ale nie wiem, gdzieś mi się tu w tym bałaganie moim zapodziały. Tak myślę, czy tej dużej nie przykleić. I chyba tak to zrobię, ale podkleję ją, zobaczcie. Biorę kawałeczek takiej rureczki i moją gwiazdkę i na gwiazdce przyklejam taką rureczkę. O, tak sobie przykleiłam taką rureczkę do gwiazdki. Mam nadzieję, że to widać. I teraz jak przykleję tu nad choinką, to będzie to wyglądało tak, jakby powinno. Tak, jak powinno. Tak. I teraz tutaj sobie przykleję. Tu troszeczkę zgiętę. Proszę, w taki sposób. I teraz zastanawiam się jeszcze, czy do mojej choinki nie uwiązać gdzieś sizalowej mam tutaj takie naturalne coś, o.
I spróbuję, zobaczę. Najpierw ja zobaczę. Zrobiłem sobie. O, zrobiłam sobie taką z naturalnego tworzywa kokardeczkę. I może na mojej choinki u mnie troszeczkę tego plastiku będzie trzeba oczyścić ją, ale ja tu sobie przykleję taką kokardeczkę z rafii. Cały czas mi sizal chodzi po głowie, bo ostatnio pracuję na sizalu, ale tutaj kawałeczki rafii, często dodawane do bukietów, wystarczy schować do sobie znanej szuflady i macie gotowy materiał z recyklingu do dekoracji torby. I tak wygląda moja torba. Jeśli jesteś miłośnikiem błyskotek i świecących z rzeczy, wystarczy sobie taką choineczkę pooklejać na przykład kupionymi w sklepie papierniczym jakimiś brokatowymi ozdobami. Tu są gwiazdeczki. Ale ja postawiłam tym razem na styl eko. Możecie sobie to posypać, posmarować klejem i posypać brokatem. Też będzie mieniąca. U mnie jest torba świąteczna na prezenty w stylu eko. Już ją otwieram, trochę szeleści. I tak wygląda moja pierwsza torba. Druga torba to jest ta, którą Wam mówiłam. W identyczny sposób zrobiona, ale dużo prościej. Są to papierowe słomki, które w tej chwili są dostępne w każdym markecie. Wychodzimy ze słomek plastikowych, coraz częściej używamy słomeczek papierowych. Myślę, że niejednokrotnie jeszcze spotkamy się tutaj na naszym kanale. Będę Wam pokazywała, co z takich słomek można zrobić, bo spotykamy nie tylko białe, ale również kolorowe. Ja z takiej białej słomeczki zrobiłam sobie drugą choineczkę, proszę, i mam drugą torbę na upominki. Trzecia torba na upominki powstała z tektury, z tą warstwą falistą. Zdarliśmy jedną warstwę, a choinka, jak widzicie, również jest z papieru nutowego. Czyli ten papier nutowy sobie wykorzystałam. Tutaj dziewczyna, która ze mną pracowała, jest miłośniczką brokatu i ona okleiła sobie tą choineczkę złotymi gwiazdkami. I to jest moja trzecia propozycja. Słuchajcie, motyw choinki jest bardzo popularny w pracach świątecznych, dlatego zachęcam Was do wykorzystania tego motywu, ponieważ no, jak sami widzicie, bardzo fajnie się prezentuje. Ponieważ jest to nasze ostatnie spotkanie w tym roku, życzę Wam wszystkim zdrowych, spokojnych, radosnych i bogatych świąt Bożego Narodzenia. Życzę Wam szczęścia i pomyślności w nadchodzącym roku i życzę sobie i Wam, abyśmy jak najczęściej spotykali się na naszym kanale. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, do zobaczenia, a jeśli nasze kursy podobają się Wam, subskrybujcie nasz kanał. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie w imieniu całego personelu Środowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie. Do zobaczenia w nowym roku.